Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na zdrowym zoncie pakujemy autko i jedziemy budować ogrodzenie. Zuzanna w garażu przygotowuje sprzęt. Wszystkie paczuszki, które przyszły, to kupiliśmy, to zobaczycie sobie dzisiaj. Także korzystając z ładnej pogody po tygodniu deszczy, jedziemy działać. No i dotarliśmy na działkę. Czas na rozładunek. Pełna furmanka towaru jest do rozładowania. Tak, patrzcie sobie. Pełniutka furmanka. Dzisiejszy dzień skupi się na budowaniu tego płotu, tak jak mówiłem. Zbuduję sobie to ogrodzenie, ono się będzie gdzieś tutaj zaczynało. Pyk, 25 metrów ogrodzenia. 11 palet, takich 2,30 tutaj wejdzie, z dwóch będzie brama. Zobaczymy, ile dzisiaj uda się zmontować, mam nadzieję, że jak najwięcej. Pokażę Wam, co kupiłem i w jaki sposób będę te palety obsadzał tutaj. Także to na dzisiejszym filmie. W międzyczasie pokażę Wam urywki piękna, jakie zauważyłem i spostrzegłem w ciągu ostatnich kilku dni i tego, co zwraca moją uwagę. Na mojej miłości już w samochodzie, jedziemy po drugą turę. Tak to będzie wyglądało, mniej więcej tylko w pionie będzie sobie stało. Pyk, 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 już słupki porozkładaliśmy. Tu będzie brama wjazdowa, z tych dwóch palet zrobię bramę i będzie elegancko. Także jedziemy jeszcze po drzewce, bo Zuzanna dostała na imieniny drzewce i musi je dzisiaj zasadzić. Kolejna dostawa. Przyjechały drzewa, Zuzanna. Śliwki, wiśnie, kwiatki i oborniki. I teściowa. Teściowa. Yo, teraz pokażę Wam, co zamówiłem. Wygląda to tak. Cała paczka jest przewozowy wypadł. Cała paczka takich ocynkowanych czy coś, nierdzewnych teoretycznie. Kotew do suków różnych ogrodowych, jeśli wbija w ziemię, na to pójdzie ten oto słupek, który jest tutaj zrobiony na wymiar 7×7, ma to wszystko pasować do siebie. A why? Trzeba uważać, być ostrożnym. Kurde, krzywdę sobie zrobić, to jest łatwo. No i w takim zestawie to pójdzie w ziemię, do tego przykręcimy sobie palety z jednej i z drugiej strony i tak to sobie będziemy montować dzisiaj, więc włączę się jakoś w międzyczasie, jak już sobie trochę zrobię, teraz otworzę te paczki i... A, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Jak już
już ogarniamy, co sobie kupiłem, to co będzie im potrzebne, to tak. To są zawiasy, które kupiłem sobie na składzie budowlanym. One też są jakieś opinkowane, na których będziemy sobie łączyć palety ze sobą, żeby zrobić bramę. Żeby zrobić bramę. Wygląda to tak, że będą sobie trzy, jeden na górze, jeden na dole, jeden na środku. Tyk, tyk, tyk. I w ten sposób mam nadzieję, że będzie mi się to otwierało i nie będzie to sprawiało żadnych problemów. Jeden taki zawias kosztował 5,81 i do tego dokupiłem jeszcze taki skobel. Otworzymy go sobie, teraz zobaczymy, co to jest. Tak, o, taki skobelek piękny, ładny. Skobelek kosztował 17,50, także wszystko elegancko, fajnie, budżetowo. Śmieci zbieramy oczywiście. No i w takim zestawie sobie to wszystko zmontujemy, żeby nam ta brama się ładnie zamykała. Miłej pracy sobie życzę. Mniej więcej pół metek za mną. Wygląda to następująco. Już podchody do bramy robimy. Nie no, tak szczerze to na razie to sobie wszystko luźno stoi. Nie jest w ogóle poskręcone. Ale słupki w większości powbijałem. Zostały mi raz, dwa, trzy, cztery do wbicia i zaczniemy skręcanie. Wygląda to elegancko. Jedna rzecz, którą źle przemyślałem, to jest to, że te kotwy, ja wyliczyłem, że będę je wbijał w ziemię i słupki mi się schowają, a prawdopodobnie, znaczy na pewno nieprawdopodobnie będę musiał je sobie poobcinać. Ale to dobrze, bo dzięki temu mam regulację, bo trochę ziemia jest jakby, no nie jest to wszystko równiutkie, więc kapkę do góry, kapkę w dół, jakbym miał idealnie równe, to bym miał z tym problem. A w ten sposób większość prac wykonana. A tutaj cała ta przestrzeń między płotem a drogą jest przeznaczona na to, żeby sobie tutaj parkować, dlatego z tym ogrodzeniem się cofnąłem 2 metry od granicy działki i tutaj w przyszłości też będzie ładnym żwirkiem wysypane. Mam nadzieję, że to też Wam pokażę. Czas na biesiadę. Hej, to znowu ja. Widzieliście kiedyś zawartość takiej skrzynki? Bo ja nigdy. Do teraz. Wygląda to tak, tu jest licznik. Korki i inne pierdoły. Robota skończona. Zbieramy mandżur. No, także płot udało się dzisiaj poskręcać, poskładać, powbijać słupki. Wszystko jest elegancko. Troszkę mi te słupki tutaj wystają, tak jak mówiłem wcześniej, prawdopodobnie będę je przycinał i impregnował, chociaż to jest kwestia taka do rozważenia jeszcze. Ledka już nie ma możliwości wyjścia, no chociaż zauważyliśmy, że się przeciskę w tej siatce leśnej pomiędzy drutami, także szalona jest. Wygląda to tak od tyłu. No jestem mega zadowolony, był to świetny pomysł, fajna inspiracja w internecie. To zdjęcie, które Wam pokazywałem w którymś z wcześniejszych filmów, więc nie będę Wam pokazywał tego jeszcze raz. Wygląda to tak, tutaj będzie brama. Jedyna rzecz, której mi się nie udało zrobić, to założyć skobelka, żeby można było to zamykać sobie na kłódkę. Ale kupiłem po prostu taki, który mi nie pasuje i za szeroko ma rozstaw śrub i muszę sobie to jeszcze wymienić. Tak? Pojadę na skład, wymienię to, ale no nie potrzebuję, żeby to było zamykane na ten moment. I tak to wygląda. Zuzanna posadziła tutaj z mamą jakieś takie kwiatuszkowate dziwne rzeczy. Tutaj jeszcze ładnie podtrzymały nasze zojki i inne na patykach, sznurkach i tak dalej. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze tutaj te drzewa, jak są rozmieszczone. Będą to drzewa owocowe oczywiście, no bo wszystkie inne są dookoła, a owoców nigdy za wiele, także ma być zdrowo, zdrowozątowo. Grusza, którą już widzieliście, albo nie, to zależy. Tutaj będzie jakaś śliwa prawdopodobnie, jakaś ala ringloda, co my tu mamy.
śliwa węgierka zwyczajna. Tutaj mamy kolejne drzewo, to jest bydlak, tu mamy śliwa globus. Kurde, globus to normalnie jak na zdrowym zoncie. Tutaj drzewiec, który odbija po wkopaniu, dostał troszkę takich zielonych, ładnych odnóżek, więc może przeżyje. Chyba nie jest z nim tak źle, jak sądziliśmy. No i tutaj drzewo ostatnie. W ogóle będą owoce w tym roku jeszcze może. Taki piękny drzewiec. I to jest ta śliwa ręgloda. Tutaj też ładnie wsparta sobie żyje. Ja tu w ogóle deptam po cukiniach, które tutaj Zuzanna zasadziła, i dyniach, których na razie ani widu, ani słychu, więc mam nadzieję, że one porosną, bo uwielbiam zupę dyniową i placki z dyni, zarąbiste rzeczy. Tutaj jeszcze jest, o, coś mi się gimbal. Tutaj jeszcze jest ta roślinka, którą Zuzanna sobie wkopała dzisiaj z mamą. No i tak to wygląda. Z daleka normalnie płot jak na rancho. Zarąbiście. Jestem mega, mega zadowolony. A, no i jeszcze jedna rzecz. Te tutaj dziady takie, o, tutaj pokazywałem wcześniej, odstraszacze na węże, sejsmiczne drgania puszczające w ziemię. To dziadostwo nie działa. Pokażę wam, co ostatnio nagraliśmy. No pięknego do skrońca tutaj mieliśmy na działce, więc to nie działa. No. Po kilku tygodniach od wbicia w ziemię dwóch takich dziadków, to 5 metrów od tego jednego w miejscu, gdzie jest ten domek, mieliśmy węża za skrońca, także jeszcze szedł w kierunku tego drgającego odstraszacza, także no ekstra klasa, nie polecam. Tu jest padalec. Za skroniec. A tutaj odstraszacz na węże. Działa? No, piesek jest zabarykadowany. Piękna sprawa, no mega mi się to podoba. A tobie, kochanie? Stąd jeszcze lepiej. Stąd jeszcze lepiej. Ekstra klasa. No w miarę nawet pionie poziomie zrobione. Super. No. No i co mi zostało do zrobienia, jeśli chodzi o to ogrodzenie, to zamontować ten skobel, który sobie wymienię. Ja poobcinać parę śrub, które wystają, bo kupiłem za długie. I ostatnie przęsło zamocować. Ale to dopiero jak przyjdzie tu ogrodzenie, które sąsiedzi będą stawiać niedługo. No, także tak. A my się zbieramy. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog, o dzisiejszy film, to by było na tyle. Zostawiajcie łapy w górę, subskrypcję, ten czerwony przycisk na dole powinien być szary. Jeżeli jeszcze taki nie jest, to zmieńcie to proszę, bo to dla mnie bardzo ważne. Dzięki, trzymajcie się, do następnego vloga, hej!